No, jesteśmy w miejscu kierowcy. Może zacznę od tego, czyli skrzyni biegów. Tu mamy taki opuszczany joystick i gdy chcemy ruszyć do przodu, trzeba wcisnąć tak, aby sprzęgło i do przodu. Gdy do tyłu, wyluzować, wcisnąć przycisk i do siebie. Tu mamy jeszcze taką łopatkę w górę, w dół i nią pociągając, ewentualnie popychając w dół, można przerzucać biegi. Tutaj tryb manual bądź automat. Bardzo fajnie mi się jeździło tą ciężarówką z tym rozwiązaniem. Można bardzo dużo hamować skrzynią biegów, biegami, silnikiem. Przydałby się jeszcze tutaj retarder, żeby był zamontowany jeszcze jakiś retarder gdzieś tutaj. To by było w ogóle już bardzo dobre rozwiązanie. Kierownica, na niej przyciski, tutaj menu na wyświetlaczu. Tutaj, z tego co pamiętam, mamy obsługę zestawu głośnomówiącego, jeśli jest. Tutaj przyciski dla kierowcy, czyli opuszczanie szyb, zamykanie drzwi, regulacja lusterek, lewe, prawe i tu operujemy joystickiem. Ogrzewanie. Tutaj taki ciekawy system nawiewów. Przycisk do regulacji kolumny kierowniczej. Wciskając go, regulujemy kierownicę w górę, w dół. Wecha. Kierunkowskazy w górę, w dół, wiadome. Wycieraczki. Światła drogowe, trąbienie, klakson właściwy, reflektor roboczy z tyłu kabiny, światła, pociągając do siebie ten uchwyt, ten przełącznik, światła przeciwmgielne przednie, jeszcze mocniej pociągając go do siebie tylnie, zestaw wskaźników. Dosyć to ładnie, elegancko się prezentuje pomimo wieku. Mechanizm różnicowy hold heel, czyli ta funkcja, która przytrzymuje nas na wzniesieniu, gdy chcemy ruszyć. Trąbienie. Można włączyć bądź wyłączyć te duże trąby, które są na dachu. Tutaj mamy, z tego co pamiętam, rozbujanie ciągnika, gdy się chce ruszyć z jakiegoś tam trudnego terenu. Tutaj tryb skrzyni biegów, power bądź eco, tu wiadomo, podobnie. A tu mamy jeszcze w Mercedesie ciekawe rozwiązania, mianowicie wyłączenie lodówki. Oprócz tego, że lodówka ma w środku jeszcze swój wyłącznik, to jeszcze na desce rozdzielczej mamy drugi. No i obok klimatyzacja, ręczny. System telematyczny, no to się pojawia w zależności od firmy. Tu mamy takie schoweczki i tu mamy taki stopień, który pomaga nam wyjść na górne łóżko. Takie właśnie rozwiązanie mamy tutaj. Schoweczki. Tutaj mamy wylot ogrzewania, jeszcze jakieś zamontowane dodatkowe wyjścia na 24 V, takie na zwykłą wtyczkę, schoweczki z boku, trochę może mniej rozbudowany panel niż po lewej stronie, no ale nie potrzeba więcej. A zaświecimy, może światełko będzie jaśniej. Taki schoweczek,
Tutaj mamy taki jeden. Widać, trzyma się wszystko fajnie. Nie opada. Zamyka się też fajnie. Ten chyba największy. Też wszystko fajnie pracuje. Elegancko. I tu mamy taki najmniejszy. Czujnik dymu. Spotykany również w innych ciągnikach. Bądź też innych substancji. Kiedyś popryskałem odświeżaczem powietrza i zaczął wyć. No i idziemy tutaj do przycisków. U góry. Tu mamy jeszcze tachograf, CB radio, radio i to collect na Niemcy. I tu mamy roletki, opuszczanie roletek i szyberdach. To pokażę może. O. Się nam opuszczają. No i w górę. Tak samo druga, bo to była połówka na połowie szyby, a przed pasażerem mamy drugą. Ogrzewanie i światełka. Tutaj mamy też takie diodki, dodatkowo włączyłem. Także to dosyć tak fajnie, ciekawo wygląda. Łóżko górne, które według mnie jest bardziej wygodne niż dolne, przynajmniej jak dla mnie. No i tutaj leżąc na łóżku ma taki panel podstawowych funkcji. Tam jest taki schoweczek. Podnosząc materac można się dostać do schowków bocznych. Tutaj mamy klapeczki. I mamy schowek taki głęboki, jak widać, głęboko, dużo. I tu mamy takie fajne rozwiązanie. O. Stoliczek, który mimo przebiegu 800 tysięcy km i dobrych 6 lat nadal pracuje fajnie. Tu mamy lodówkę, która się powinna otworzyć po pociągnięciu tego i wysunąć, ale tu kierowca sobie tak wykombinował i tu sobie podłączył taki sznurek jakby i też się dostaniemy. Robił jakiś patent. Lodóweczka. Dometik. Przypuszczam. I zasuwa się szufladka. Również muszę tu pociągnąć ten sznureczek. Prawidłowo tu powinno się złapać to i wsunąć. Się udało. I na dole mamy taką szufladę. Też taki obszerny schowek, duży. Okruszki. No okruszki, kurczę, zawsze wszędzie są. W każdym schowku będą okruszki. Albo trzeba mieć ten wydmuchiwacz, albo odkurzacz, żeby je stamtąd wygrzebać, albo męczyć się długo.